Stal Nysa ma nowego sponsora. Siatkarze zdecydowała się wesprzeć finansowo spółka Dekada, która chce wybudować w mieście galerię handlową. Konto sportowców do końca miesiąca zasili kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Docelowo ma to być ćwierć miliona. Właściciele spółki Dekada zdecydowali się wesprzeć siatkarską Nysę dotacją, ponieważ klub boryka się ze sporymi problemami finansowymi. To jednak nie jedyny powód. Jak mówi Aleksander Walczak, prezes spółki Dekada, Stal Nysa jest marką, w którą po prostu warto inwestować. Wiemy, że to jest jedna z niewielu marek, która jest znana w Polsce. Takich marek związanych z Nysą. Stal Nysa to jest ta marka, która może rozsławiać Nysę, która cieszy wielu mieszkańców Nysy, że istnieje, który ma kilkadziesiąt lat historii, ma swoje sukcesy. W związku z tym deklarujemy, że my się włączamy natychmiast w to przedsięwzięcie. Do końca miesiąca na konto klubu ma wpłynąć kwota 25 tysięcy złotych. Wzrośnie ona jednak, jeśli inwestorowi uda się wybudować galerię przy ulicy Kolejowej. Zadeklarowaliśmy kwotę ponad ćwierć miliona złotych, które w ciągu najbliższych 3 lat będzie uruchomione. Liczymy na to, że w związku z tym wspólnym celem doprowadzimy do zrealizowania takich ważnych celów dla mieszkańców. Jednym z tych celów, które wynikały z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku, było to, żeby powstała nowoczesna galeria handlowa. Kolejnym celem jest budowa hali sportowej i wspieranie klubu sportowego, który jest historią tego miasta. Pomoc, jaką Dekada wesprze Nyską Stal, jest nieoceniona, bo budżet klubu jest dziurawy. Jesteśmy po sezonie, można powiedzieć, że wypłacone mamy wszystkie pensje. No, tam brakuje paru już groszy dosłownie, zawodnicy to wiedzą, że czekamy jeszcze na jakiś zastrzyk finansowy. No i zostały nam opłaty związane z Urzędem Skarbowym i drobne opłaty za jakieś tam przejazdy. To jest w okolicach 80-90 tysięcy zadłużenia jest. Dekada to największy sponsor prywatny, jakiego udało się pozyskać od 15 lat. Nie spodziewałem się, że może być tak trudne znalezienie sponsora. Myśmy odwiedzili masę firm, największych i najmniejszych. Muszę powiedzieć, że to było około 250. Kolega mój wiceprezes Makowski poświęcił na to mnóstwo czasu i muszę powiedzieć, że nie znaleźliśmy za wielu. Poza Warką, Castoramą i drobnymi sponsorami po 300 zł, około 10 sztuk, nikt więcej nam nie pomógł. Główny oczywiście sponsor to gmina Nysa, starostwo i urząd marszałkowski. To są sponsorzy, bez których w ogóle ten klub by nie istniał. Zespół ma potencjał i jego władze chcą inwestować w nyską siatkówkę, tak by powróciła do dawnej świetności. Na to potrzebne są jednak pieniądze i hala sportowa z prawdziwego zdarzenia. Trzeba hali i trzeba znacznych środków finansowych. Tak jak już tu na konferencji mówiłem, utrzymanie zespołu pierwszoligowego na poziomie naszym to trzeba około 500 000 netto mieć w danym sezonie rozgrywkowym, a plus liga to jest razy 3, bo to są inne opłaty, inni zawodnicy muszą już tu występować i to po prostu nie da rady inaczej. No i przede wszystkim my nie dopuszczeni zostaniemy do gry w takiej hali, jaka jest, bo jest za mała, za niska. I żebyśmy tu zdobywali Mistrzostwo Polski kilkakrotnie, to dopóki nie będziemy mieć obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia, to nie będziemy w pierwszej lidze, plus lidze. Klub Stal Nysa został założony w 1948 roku. Jego zawodnicy po dwakroć stawali na drugim i trzecim miejscu podium Mistrzostw Polski. Zdobyli także Puchar Polski i Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Z Nysą kojarzone są takie siatkarskie sławy jak Bartosz Kurek, Piotr Gacek i Krzysztof Wójcik.